Dobry wieczór, witam Was w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od dwóch fragmentów. Pierwszy z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział trzeci i wersety od 21 do 26. Ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, dzięki wierze, mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który żyje dzięki wierze w Jezusa. Drugi fragment jest z Ewangelii św. Łukasza, rozdział 9 i wersety od 23 do 26. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swej chwale oraz chwale ojca i świętych aniołów. Kolejne, tematem, o którym dzisiaj chciałem rozmawiać, jest to zbawienie, które otrzymujemy z łaski od Boga. Za darmo. Przyjmujemy je przez wiarę. I rzeczywiście przeczytaliśmy w Ewangelii, przepraszam, w liście Świętego Pawła do Rzymian, ale i również na przykład w liście Świętego Pawła do Efezjan czytamy, że zbawieni jesteśmy z łaski właśnie przez wiarę. W liście do Rzymian apostoł Paweł jeszcze pisze, że jest o to za darmo, że my nic nie możemy zrobić, aby właśnie otrzymać zbawienie od Boga. Można by było powiedzieć, no taka całkiem normalna rzecz, o co tutaj chodzi. No, niestety, zauważam, że zrozumienie tej kwestii, że mamy zbawienie za darmo, że nic nie mogliśmy do tego dołożyć, bądź co bądź jest bardzo niezrozumiała przez wiele osób. Niejednokrotnie osoby chciałyby coś i próbują coś zrobić, aby właśnie otrzymać zbawienie. Na przykład próbują właśnie być albo stawać się lepszymi ludźmi. Uważają, że muszą na przykład naprawić swoje życie, poprawić się, aby dopiero przyjść do Boga. I właśnie móc prosić o zbawienie. Niektórzy oczywiście stwierdzają, że oni nic nie muszą robić, ponieważ nawet by nic nie mogli, i czekają, aż sam Bóg da im właśnie zbawienie. Kochani, chciałbym, abyśmy tutaj zrozumieli, ponieważ ani jedna, ani druga. Strona w tym przypadku akurat nie mają racji. No, mijają się przede wszystkim z tym, o czym mówi Słowo Boże. Rzeczywiście, Bóg okazuje nam łaskę i daje nam za darmo zbawienie. I my nic nie mogliśmy zrobić, aby to zbawienie otrzymać. Ale chciałbym, żebyśmy sobie też uświadomili, a myślę, że niejednokrotnie o tym zapominamy, że chociaż my. Za darmo otrzymujemy zbawienie, to za nie zapłacił Pan Jezus Chrystus. Zapłacił za nie swoją śmiercią. On został zabity po to, abym ja nie musiał płacić. Czyli on złożył tą ofiarę, którą ja powinienem złożyć, po to, aby Bóg był usatysfakcjonowany. No, problem w tym, że nawet kiedybym spróbował złożyć moją ofiarę, to nie zadowoliłoby to Boga, dlatego że Boga nie może zadowolić ofiara składana, czy jakiś dar składany od właśnie grzesznej osoby. To mógł zrobić go ktoś, kto jest całkowicie czysty, kto jest niewinny. No i tym kimś był tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus. On to złożył. Także ja dzisiaj mam zbawienie. Za darmo, z łaski przyjmuję to przez wiary. Ale pan Jezus Chrystus musiał za to zapłacić. Jego to dużo kosztowało, bardzo dużo to kosztowało. Jego kosztowało to oczywiście, kosztowało to Boga, ponieważ jego niewinny syn musiał umrzeć za moje winy. I oczywiście nic nie mogłem zrobić, aby zasłużyć sobie na to zbawienie. Ale to, że ktoś za mnie to właśnie zapłacił za darmo, nie oznacza, że ja dzisiaj mogę sobie nic więcej nie robić i oczywiście postępować tak, jakby już nic się nie stało. To znaczy, chodzi mi o to, że nie mogę żyć tak, jak żyłem wcześniej przed otrzymaniem tego zbawienia, ponieważ dostałem coś za darmo. Niestety w naszej mentalności ludzkiej, a myślę, że w Polaków to w szczególności, kiedy my coś dostajemy za darmo, to tak trochę lekceważąco do tego podchodzimy. Jakoś tak nie dokładamy starań do, do tego, co otrzymaliśmy, a bo dostaliśmy to za darmo. I my generalnie to nawet chcielibyśmy czasami coś dołożyć, bo lubimy się o coś starać, bo wtedy no. Czujemy, że i my coś do tego dołożyliśmy, że to coś od nas zależało. No ale właśnie ze zbawieniem tak nie jest. Zbawienie całkowicie nie zależy od nas. Ono zależy od Boga. To Bóg okazuje łaskę temu, oczywiście, komu chce okazać łaskę. I ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest oczywiście dla tych, którzy uwierzą w tą ofiarę, uwierzą Jezusowi Chrystusowi. Jest jeszcze inna sprawa, ten drugi fragment, o którym czytaliśmy. Czytaliśmy tam, że Pan Jezus mówił do swoich uczniów, że jeżeli ktoś chce iść za Nim, ktoś chce być uczniem, to musi wyżyć się samego siebie, musi dźwigać krzyż, musi postępować według tego, co właśnie jest zapisane w Słowie Bożym. Wtedy będzie ktoś szedł za Jezusem, ktoś będzie Jego uczniem. I słuchajcie, tu jest zupełnie inna sprawa. Ponieważ to jest skierowane oczywiście dla ludzi, którzy otrzymali zbawienie właśnie za darmo, z łaski, przyjęli je przez wiarę. Natomiast to darmowe zbawienie teraz daje nam życie, życie w uczniostwie. No i teraz ta droga uczniostwa, dalej funkcjonowanie po otrzymaniu tego zbawienia za darmo. Kosztuje człowieka, który wierzy Jezusowi Chrystusowi. I też chciałem, żeby na to zwrócili uwagę, ponieważ wiele osób też sobie tego nie uświadamia, że zbawienie jest za darmo, ale później życie z Jezusem Chrystusem kosztuje nas niejednokrotnie, bardzo wiele, a właściwie kosztuje nas całe nasze życie. Co mam na myśli? Oczywiście do nie chodzi, że teraz ja dostałem zbawienie i zabieram swoje życie tak fizycznie po prostu zabijam się. Ale Bóg chce, aby nasze życie. Całkowicie umarło, ale właściwie to postępowanie w tym życiu, czyli to, co do tej pory wykonywaliśmy jako ludzie grzeszni, Bóg chce, aby całkowicie zginęło, aby właśnie to zostało zabite, abyśmy się zapierali i szli w posłuszeństwie i dokładali wiele starań, aby właśnie podążać za Jezusem Chrystusem, za tym prawem Chrystusowym, które nam zostawił Bóg właśnie. W Piśmie Świętym. To niejednokrotnie nas bardzo dużo kosztuje. To kosztuje nas wiele wysiłku, a niejednokrotnie nawet pieniędzy, ponieważ Bóg chce na przykład, abyśmy zmienili pracę, ponieważ praca, w której do tej pory pracowaliśmy, na przykład nie była zgodna z prawem albo. Zbyt dużo poświęcaliśmy czasu. Co prawda, mieliśmy dużo pieniędzy, ale zbyt dużo czasu poświęcaliśmy właśnie na pracę, a nie poświęcaliśmy jej na przykład naszej rodzinie, czy oczywiście też Panu Bogu. Więc Bóg chce, abyśmy zmienili pracę i poszli do innej pracy niejednokrotnie za mniejsze na przykład pieniądze. I to będzie nas dużo kosztowało, bo zazwyczaj jest tak, jak mamy dużo pieniędzy, to też mamy dużo różnego rodzaju wydatków. No i to będzie związało się na przykład z redukcją wielu wydatków. To może będzie się wiązało, ze sprzedażą naszego domu i kupieniem czegoś mniejszego, może jakiegoś mieszkania, może nie będzie nas już stać na, na dwa albo trzy samochody, ale będziemy musieli mieć jeden samochód. Tak, to są koszty uczniostwa, które niejednokrotnie musimy ponosić. Oczywiście ja tutaj nie powiedziałem, że teraz każdy, kto idzie za Jezusem, musi zmieniać pracę, musi mieć mniejszy dom, gorszy samochód, ale musimy sobie to zdać z tego sprawę, że też tak może być. Bo jeżeli nasze życie, które prowadziliśmy do tej pory, oddziela nas od Jezusa, oddziela nas od społeczności przede wszystkim, bo to też łatwo nam powiedzieć, ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa, ja wierzę Jezusowi Chrystusowi, ponieważ modlę się, czytam Słowo Boże i na przykład chodzę w niedzielę do kościoła. Ale czy o to na pewno chodzi Bogu? Może Bóg chce? Nie, nie może. Na pewno chce, abyśmy byli w społeczności, abyśmy karmili się Jego słowem nie tylko w niedzielę i nie byli tylko w tej społeczności właśnie w niedzielę, ale i też byli w tygodniu. Abyśmy więcej czasu spędzali z ludźmi wierzącymi niż z ludźmi niewierzącymi, na przykład w naszej pracy. Dlatego nie tylko samo czytanie, ale i rozważanie, studiowanie tego słowa, w grupie oczywiście, bardzo często nie, znowu. Zawsze wymaga wiele czasu, a tego czasu nie mamy, i musimy zrezygnować z jakichś rzeczy, i to nas znowu właśnie kosztuje. Jak często myślimy, właśnie, dostaliśmy zbawienie, to teraz jesteśmy zbawieni. Przecież nic nam tego zbawienia nie wydrze, więc już nic nie musimy robić. Tak często chcielibyśmy coś dołożyć od siebie, żeby dostać zbawienie, żeby mieć w tym jakiś udział, no a potem przecież już daliśmy do tego zbawienia tą. My już nic nie musimy robić. Niestety jest to szatańska nauka, szatańskie zrozumienie, szatańskie pomysły. Biblia wyraźnie mówi, że zbawienie jest z łaski od Boga za darmo, ale następnie chodzenie w uczniostwie, chodzenie z Jezusem Chrystusem. Kiedy jeszcze żyjemy i Bóg okazuje nam tę łaskę, żeby dalej żyć, to to życie nas kosztuje i to bardzo dużo nas kosztuje. Wyrzeczenie się wszystkiego, co było do tej pory, a skupienie się na Jezusie Chrystusie. Bo to Jezus Chrystus ma być teraz na pierwszym miejscu. To wszystko ma być dostosowane teraz do Jezusa Chrystusa, a nie Jezus Chrystus wciśnięty w nasze życie. I stwierdzimy: No przecież ja tutaj wierzę Jezusowi Chrystusowi. Kochani, Nasze życie ma być dostosowane do tego, kto jest na pierwszym miejscu. A na pierwszym miejscu, jeżeli mówimy o sobie chrześcijanie, ludzie wierzący, to ma być Jezus Chrystus. Zrozummy, że naprawdę chodzenie za Jezusem Chrystusem ma swoją cenę i to wielką cenę. Nie powinniśmy się tego wstydzić, a wręcz powinniśmy się wtedy tym chlubić, że my zostawiamy wszystko dla Jezusa Chrystusa. Oczywiście chciałbym, żebyśmy tutaj był dobrze zrozumiany, bo i tak znowu wiele powie, to co, mam wszystko zostawić i tylko się modlić. Oczywiście, że nie, to oczywiście, że drogi słuchaczu, wtedy tego nie zrozumiałeś. Wszystko masz podporządkować Chrystusowi i żyć dla Chrystusa. Tam, gdzie Biblia mówi, że kto ma w nienawiści ojca, matkę i rodzinę, to wcale nie oznacza, że mamy się ich wyrzec. Inne tłumaczenie lepiej to daje kto bardziej kocha matkę, żonę, dzieci niż Jezusa? Nie, jest mnie godzin. Chodzi o to, żeby nie kochać bardziej, nie, nie poświęcać więcej czasu naszej rodzinie niż Chrystusowi. Oczywiście, jeżeli będziemy poznawać Jezusa Chrystusa, to nauczymy się, jak pięknie można dbać o naszą rodzinę i świadczyć właśnie o Jezusie Chrystusie. Jak to wszystko pięknie można połączyć. Natomiast też znowu musimy poświęcić czasu. Dużo czasu. Takie jest fajne powiedzenie: czas to pieniądz. Właśnie. Niejednokrotnie musimy też poświęcić ten czas na to, aby właśnie studiować Słowo Boże, aby przychodzić na te spotkania, aby uczestniczyć w naukach, co dokładnie słowo Boże mówi. My nie lubimy poświęcać naszego czasu, inwestować naszego czasu, ale tego wymaga od nas Bóg, tego wymaga od nas słowo Boże. Kochani, dlatego miejmy dobre zrozumienie. Zbawienie rzeczywiście jest za darmo z łaski, ale po otrzymaniu tego zbawienia jest niesamowicie wiele wydatków, wiele kosztów, które musimy ponieść. Aby właśnie trwać w tej wierze. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz, albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób, i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.